Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody, ponownie z klimatu północnej Afryki. Ta roślina w promieniach zachodzącego słońca, może jeszcze troszeczkę cieniowana, nie wygląda tak pięknie, jakbyśmy chcieli ją Państwu zademonstrować w pełnej krasie, ale chyba rozpoznają Państwo, że to jest ketmia, przy czym jest to ketmia syryjska, a nie ketmia chińska, zwana chińską różą. Ketmię syryjską również uprawiamy w naszych ogrodach i czasami wydaje nam się być rośliną kapryśną, ponieważ po pierwsze wymaga kwaśnego podłoża, może nie skrajnie, ale lekko kwaśnego podłoża, no i jest nieodporna na chłody naszych przede wszystkim przymrozki na przedwiośniu. Tu w krajobrazie śródziemnomorskim ta roślina pyszni się cudownymi kwiatami, charakteryzującymi się właśnie długim słupkiem wielodzielnym. To są znamiona słupka i wielokrotność pręcików. Owoce zawiązuje wówczas, kiedy dochodzi do krzyżowego zapylenia. Ta roślina, jak widzą Państwo, ma pokaźne rozmiary, ale można zwrócić uwagę również za chwilę na pień zasadniczy. Widać, że w tym miejscu rośnie przez wiele lat. Tak przypuszczam, że może mieć 30, może 40 lat. No i proszę sobie wyobrazić, że u nas też mogłaby dożywać takiego okresu i wtedy być całkowicie odporna na chłody, bo grubość kory gwarantuje odporność na tą fluktuację termiczną na przedwiośniu. Ale wróćmy do walorów ozdobnych tej rośliny. Kwiaty mogą być w tonacji różowej jak ta, ale jeszcze bardziej mi się podobają barwne kwiaty w tonacji czerwonej czy pomarańczowej. Za chwilę Państwo zobaczą te okazy. Mówiąc o uprawie rośliny w naszych ogrodach, wspomniałem, że potrzebuje podłoża kwaśnego, ale przede wszystkim żyźniejszego niż pozostałe rośliny, a więc zawartością sporej dawki próchnicy przy pH sięgającym poziomu 5. Myślę, że to informacja wystarczająca, by tą roślinę stosownie pielęgnować i proszę pamiętać, że po okresie kwitnienia, a kwitnie ona w naszych warunkach troszeczkę późno, bo praktycznie do końca sierpnia, czasami nawet we wrześniu jeszcze pojawiają się kolejne pąki. Tutaj widzimy zawiązane właśnie nowe pąki tej rośliny, jeszcze nie rozwinięte, kolejne w pełni rozwoju. Rośliny intensywnie kwitnące, w przypadku tej ketmii oczywiście jest to też pożądane, by nawozić ją intensywniej nawozami potasowymi. Można sięgać po stosowne nawozy potasowe, ale łatwo jest wtedy przenawozić. Najstosowniejszy byłby popiół roślinny, na przykład ze skoszonej trawy, słomy, czy też bezpośrednio spalonego drewna. W tle widać palmę. To dowód, że musimy znajdować się na kontynencie afrykańskim, choć wiedzą Państwo, że palmy mogą rosnąć także w klimacie śródziemnomorskim, ale to jest klasyczna roślina śródziemnomorska, oleander. W naszych mieszkaniach uprawiamy oleandry. Rzadko się zdarza, żeby była to odmiana wariegata. Widzą Państwo, że dla wizerunku, dla estetyki wprowadzono tu tę odmianę, która pyszni się nie tylko efektownymi różowymi kwiatami, ale także bardzo efektownie przybarwionymi liśćmi. Gdyby chcieć uprawiać taką roślinę, nie ma problemu. Do Europy można przywieźć fragment pędu, najlepiej takiego, pozyskanego przypadkowo, powiedzmy sobie, zawiniętego w wilgotną ligninę i worek foliowy, gdyby to było w ostatnim dniu naszego pobytu gdzieś nad Morzem Śródziemnym, i przewieźć do Polski, sadzonkując tą roślinę, tak jak każdą roślinę, metodą wegetatywną. Nie trzeba nawet używać ukorzeniacza przy przypruszeniu węglem drzewnym, który zapobiega procesom gnilnym. Taka sadzoneczka pod przykryciem foliowym szybko się ukorzenia. Ale wracając do wymogów tej rośliny, gdy ją uprawiamy jako kwiat doniczkowy, proszę pamiętać, że nie jest to zbyt wymagająca roślina w swym naturalnym środowisku. Rośnie na każdej glebie. Zatem w mieszkaniu zwykła gleba kompostowa, a jeszcze bardziej zwarta z zawartością gliny, byłaby najbardziej odpowiednia. Oczywiście rzadko się zdarza, żeby kilkudziesięcioletnie egzemplarze uprawiane w mieszkaniu uzyskiwały wymiary takie jak te w naturalnym środowisku. Rzecz w tym, że ta roślina daje się łatwo kształtować, wobec tego można zawsze ją przycinać do takiego kształtu korony, który nam bardziej odpowiada. A inna rzecz, że nowe odrosty pędów, te wyrastające po ścięciu, zawsze zagęszczają się, bo powyżej miejsca cięcia dwa odrosty się pojawiają i wtedy efektowniej kwitną. Rzecz tylko w tym, by zawsze zadbać wtedy o dostarczenie stosownych nawozów potasowych. W warunkach domowych bardzo dobrze sprawdza się popiół roślinny.
A zatem mamy oleander. Oleander zwyczajny w swej odmianie barwnej różowej, a tutaj jest odmiana alba o zdecydowanie intensywnie białych kwiatach. I myślę, że zestawienie takich dwóch egzemplarzy zawsze podkreśla piękno tej rośliny, także w naszych warunkach. Przypominam, że dla efektu kwitnienia ta roślina potrzebuje zwiększonej dawki nawozu potasowego, ale również jest ważne to, by w okresie zimy, który tutaj w naturalnym środowisku basenu Morza Śródziemnego charakteryzuje się obfitszymi opadami deszczu i niższą temperaturą, ale na ogół nigdy poniżej zera. Więc należy w naszych warunkach sprawić, by ta roślina była w najchłodniejszym pomieszczeniu w naszym domu i możliwie przy niezbyt intensywnym podlewaniu. Wtedy odwdzięczy nam się po takim odpoczynku intensywnym kwitnieniem. Wśród oleandrów wyszukałem kolejną roślinę, która jest niemalże symbolem klimatu śródziemnomorskiego. To jest oczywiście cytryna. Widzą Państwo, ma lekko pożółknięte liście, ale to, co najistotniejsze dla tej rośliny w naturalnym środowisku, po kwitnieniu zawiązała wartościowe owoce. Czasami zmagamy się z uprawą tej rośliny w naszym mieszkaniu i zdarza się, że liście nam też żółkną. Proszę zwrócić uwagę, że w warunkach, które są niemalże stworzone dla tej rośliny, też zdarza się właśnie tego typu defekt. On jest pochodny lekko zalkalizowanego podłoża, gdy tymczasem cytryny powinny mieć podłoże kwaśne. Ale w tym przypadku została ona świadomie nasadzona dla praktycznie stworzenia tej atmosfery klimatu śródziemnomorskiego w zestawie roślin dla tej strefy znamiennych. Gdybym miał radzić Państwu, jak uprawiać cytryny, to proszę pamiętać, że podłoże powinno być gliniasto-próchnicze, a więc kompost zmieszany z niewielką dawką gleby gliniastej, to gwarantuje stabilizację wilgoci. No i w okresie zimowym, kiedy roślina nie zrzuca liści, powinna stać w temperaturze maksymalnie niskiej, ale powyżej zera. A więc najlepsza byłaby temperatura w przedziale plus 10, plus 8 stopni, do 15 maksymalnie. Proszę pamiętać, że temperatura powyżej 15 stopni stymuluje roślinę do wytwarzania nowych pędów. Mówię oczywiście o uprawie doniczkowej i w takich warunkach, kiedy jest niedostatek światła, ta roślina niestety tworzy tak zwane rachityczne pędy. Tu mimo tego, że gleba nie jest najwłaściwsza dla uprawy tej rośliny, ma dostatek światła, a to jest czynnik zasadniczy powodzenia uprawy tej rośliny. Tak więc w naszych warunkach uprawy doniczkowej też starajmy się w lecie zaproponować roślinie wystawę jasną. Skoro przez cały pozostały sezon stała w niezbyt jasnym miejscu, więc wystawianie na słońce byłoby ryzykowne, bo roślina nie lubi tak zwanego szoku świetlnego czy szoku termicznego, ale w przestrzeni wolnej, gdzie jest lekkie cieniowanie, lecz dostatek rozproszonego światła byłby jak najbardziej wskazany. Proszę także zwrócić uwagę na kolejną roślinę. O takich charakterystycznych, owalnych liściach, powiedzieć by można, pędach wielodzielnych, to jest pospornica. Pospornica Pitospormum przywędrowało akurat też nie z kontynentu afrykańskiego, tylko z Nowej Zelandii czy z Nowej Kaledonii, ale tutaj w środowisku wysp wschodniego wybrzeża Afryki doskonale one się mają i są wykorzystywane jako rośliny dekoracyjne przy architekturze użytkowej. Pospornica, jak widzą Państwo, zawiązała bardzo efektowne owoce, zebrane w klasyczny owocostan, ale proszę zwrócić uwagę, że ten fragment pędu jest powyżej owocostanu. Na wiosnę, kiedy roślina kwitnie, tego fragmentu jeszcze nie widzimy. Pojawiają się szczoteczkowate, często w tonacji różowej kwiatostany, takie jak niemalże szczoteczka do szorowania butelek. I z nich po zapyleniu zawiązują się te owoce. W międzyczasie pęd końcowy wyrasta, tak więc widać, że przyrost roczny może być rzędu około 10 cm. Ale przyznają Państwo, że skontrastowanie ciemnej zieleni z fioletem czy głębokim niebieskim kolorem wygląda efektownie. Dziś już Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody za tydzień. Wątkiem przewodnim będą ponownie rośliny północnej Afryki.